Witam Państwa serdecznie, kłania się Alicja Paszkowska i zapraszam do nauki języka angielskiego. Program ten przygotowałam z myślą o moich studentach, z którymi niestety nie mogę się teraz spotkać, ale również z myślą o tych z Państwa, którzy pozostają w domach i chcieliby zająć się czymś pożytecznym. Angielski jest używany na całym świecie, zatem warto go znać. Zdaję sobie sprawę z tego, iż wielu z Państwa już się kiedyś uczyło języka angielskiego, ale może troszkę zapomniało. To świetny moment na przypomnienie. Niewątpliwie niektórzy z Państwa uczyli się innych języków, a angielskiego niekoniecznie, zatem będę się starała w prosty sposób przekazać wiedzę Państwu od samego początku. Programy moje podzielone są na 4 stopnie trudności, jak widzimy tutaj na planszy. My w kolorze zielonym mamy zagadnienia podstawowe z języka angielskiego. Potem w czerwonym kolejny poziom, nieco wyższy, w niebieskim już średnio zaawansowany i na brązowo zaawansowany. Ponadto będą Państwo mogli korzystać z czytanek czy dialogów. Nie traćmy czasu, zaczynajmy lekcję. Mam nadzieję, że każdy z państwa ma słownik. Można też posiłkować się komputerem. No ale powiedzmy, mamy słownik, otwieramy słownik i szukamy słówka gotować. Po angielsku to jest kok. I proszę zauważyć, inaczej piszemy, a inaczej wymawiamy. Tak jest, to jest właśnie specyfika tego języka, który powstał na bazie wielu innych języków. Dlatego czasem trudno jest przewidzieć, jak wymówić należy dane słowo. Łatwiej jest przewidzieć pisownię czy wymowę francuską czy niemiecką. Ale wróćmy do czasownika kok. Ta forma, która jest w słowniku, to bezokolicznik. Jest to podstawowa forma czasownika, która w języku polskim kończy się na literkę Ci gotować, jeść, pić. W słowniku widzą Państwo czasownik kok, potem nawiasku mamy Wymowę tego słowa. Następnie widzimy skrót. Tam jest literka V. Po angielsku V. To znaczy, że mamy do czynienia z czasownikiem, bo V to w skrócie, w skrócie verb, czyli czasownik. No i potem tłumaczenie. Każdy czasownik w słowniku jest podany w formie podstawowej. Teraz spójrzmy. Mamy czasownik I. Drink, go, like, live. Na planszy widzą Państwo tłumaczenie. Oprócz tego, chciałam Państwu podać, iż stosować będziemy słówko ja, czyli po angielsku I. Będzie to osoba na początku zdania podawana. Podamy sobie kilka zdań. Właśnie z tymi czasownikami, i na samym początku podamy słówko I. I cook every day. Przetłumaczymy bezpośrednio: ja gotuję codziennie, ale ponieważ w języku polskim mamy końcówkę czasownika, nie musimy koniecznie stosować podmiotu ja. Wystarczy, jak powiemy, gotuję codziennie. Każdy z nas wie, że chodzi tu o ja o pierwszą osobę liczby pojedynczej Every day, tak jak państwu podam na planszy, to znaczy każdego dnia, czyli inaczej codziennie. I eat dinner every day. Jadam obiad codziennie. I drink tea every morning. Piję herbatę każdego ranka. I go to Work. Chodzę do pracy. I like coffee. Lubię kawę. Spójrzmy, jaka jest pisownia coffee przez 2 F2E. I live in New York. Mieszkam w Nowym Jorku. To jest tylko parę zdań w czasie teraźniejszym, prostym. Jest to jeden z czterech czasów teraźniejszych, Mamy cztery czasy teraźniejsze, cztery czasy przeszłe i cztery czasy przyszłe. Nie chodzi mi o to, żeby Państwa zniechęcić, ale po prostu musimy się orientować, kiedy mamy zastosować dany czas i wtedy będzie nam łatwiej się porozumieć. Czas teraźniejszy prosty, simple present tense, jest faktycznie bardzo prostym czasem. Stosowany jest w sytuacjach, gdy mówimy o czynności, którą wykonujemy codziennie. Co tydzień, czasami, od czasu do czasu, często, jako nasza rutyna. Pójdźmy teraz na kolejną planszę. Tu mamy słówko you, czyli inaczej ty. Pamiętamy, I to ja, a you to ty. Ale uwaga, you również oznacza pan i pani. Czyli jeżeli do nas powie Amerykanin czy Brytyjczyk you, to wcale nie znaczy, że Mówi do nas na ty. Może akurat ma na myśli pan albo pani. I spójrzmy, jak odmieniamy te same czasowniki przez osobę ty. You cook every day. Ty gotujesz codziennie. I znowu nie musimy w języku polskim podawać słówka ty, ponieważ mamy końcówkę czasownika gotujesz. Wiemy, że chodzi o osobę ty. Zauważamy zbieżność. Powiemy i-cock oraz you-cock, czyli forma czasownika jest taka sama, zmienia się tylko osoba. A zatem wyciągamy wniosek: Zawsze w zdaniu angielskim musimy podać podmiot, czyli osobę na początku zdania, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, o kogo chodzi. W języku polskim nie musimy stosować ja czy ty, a w języku angielskim musimy. Czyli powiemy You eat dinner every day, jadasz obiad codziennie. You drink tea every morning. You go to work. You like coffee. You live in New York. Wiemy już, jak należy powiedzieć ja. Czyli I oraz ty, czyli you. Zapoznajmy się z pozostałymi osobami. Odmienimy sobie przez osoby czasownik like, czyli lubić, ale pominę tu trzecią osobę, he, she, it, on, ona, ono. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. I like. Ja lubię. You like. Ty lubisz i pamiętajmy, you to jest ty, pan albo pani. He to jest on. She, o jedną literkę więcej piszemy na początku s. Ona, it, ono. Ale uwaga, ono, myślimy, że to jest mowa o dziecku. Nie, proszę państwa. It stosujemy wówczas, gdy mówimy o zwierzęciu, na przykład It is big, mamy na myśli psa, on jest duży. Mówimy o rzeczy, it is brown, no na przykład mówimy o stole, on jest brązowy. It stosujemy wówczas, gdy mówimy o czasie, it is late, jest późno. O pogodzie it is hot, jest gorąco, i o odległości it is far, jest daleko. To są takie przykłady, kiedy stosujemy słówko it. Wróćmy do liczby mnogiej teraz. We like, my lubimy, you like, wy lubicie. I proszę zauważyć, you w liczbie mnogiej, you w liczbie pojedynczej wygląda tak samo. W liczbie mnogie, you oznacza wy, państwo, panowie, panie. Musimy się dobrze wsłuchać podczas rozmowy, o jakie you chodzi, czy o liczbę pojedynczą, czy mnogą. I na koniec mamy słówko they, they like, oni albo one lubią. Proszę państwa, słówko they. Jest dosyć trudnym słówkiem do wymówienia, ponieważ głoska w nie istnieje w języku polskim. Czasami słyszę, studenci mówią wej, zej, absolutnie tak nie mówimy. Spróbujmy powiedzieć po polsku Zuzanna, głoskę z, a teraz sepleniąc, czyli język na zęby. W, w, w. To jest właśnie głoska The, they. Th wymawiane jest w tym przypadku jak the. Podam państwu inny przykład. Słówko dzień. Dzień piszemy przez d, d, day. Day to jest dzień i wymawiamy day. A słówko oni albo one, czyli they wymawiamy jak the, the, they. Czyli uwaga, różnica. They, day. They, oni. Day, dzień. Przejdźmy teraz do tworzenia pytań. Mamy dwa rodzaje pytań. Pytania ogólne, które w języku polskim zaczynają się od słówka czy oraz pytania szczegółowe, które zaczynają się od słówka co, gdzie, kiedy itd. I w zdaniu you like tea. Ty lubisz herbatę. To jest zdanie twierdzące. A teraz spójrzmy, poniżej mamy ułożone pytanie. Do tego zdania na samym początku piszemy słówko do i dzięki temu tworzymy pytanie. Do you like tea? Czy ty lubisz herbatę? Do you like tea? Na to pytanie odpowiadamy krótko tak. W języku polskim krótko tak, a w języku angielskim powinniśmy powiedzieć yes, I do. Czyli stosujemy w odpowiedzi to samo słówko, które służyło do tworzenia pytania słówko do. Jeżeli odpowiemy tylko słówkiem yes. To Amerykanin uzna, że jesteśmy zdenerwowani albo nie chcemy prowadzić dalej rozmowy z nim. Czyli ładnie jest odpowiedzieć na pytanie: Do you like tea? Yes, I do. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że nie, powiemy: No, I do not. Ale znowu, uwaga, jeżeli rozmawiamy, proszę stosować skrót. I powiedzieć, no, I don't. Natomiast, jeżeli piszemy to zdanie, to w pisowni skrótów proszę nie stosować. I mamy następne zdanie: You live in New York, czyli ty mieszkasz w Nowym Jorku. I co robimy? Podajemy słówko do na początku tego zdania i mamy pytanie: Do you live in New York? Czy ty mieszkasz w Nowym Jorku? Yes, I do. Albo no, I don't. Oprócz słówka you, możemy stosować wszystkie inne osoby z wyjątkiem trzeciej. Poćwiczmy teraz zdania ze słówkiem they, czyli oni. They like tea. Oni lubią herbatę. Jak tworzymy pytanie? Na samym początku stosujemy słówko do. Do they like tea? Czy oni lubią herbatę? I jak odpowiadamy? Yes, they do. Czyli tak. Mamy na myśli to, że oni lubią herbatę. A jeżeli nie lubią, no, they don't. Inne zdanie. They live in New York. Oni mieszkają w Nowym Jorku. Jak tworzymy pytanie? Na samym początku stosujemy do. Do they live in New York? Czy oni mieszkają w Nowym Jorku? I jaka będzie odpowiedź? Yes, they do albo no, they don't. Przejdźmy do tworzenia pytań szczegółowych. Mamy zdanie You like tea. Znane nam zdanie, Ty lubisz herbatę. Do you like tea? Znane nam pytanie, Czy Ty lubisz herbatę? I teraz uwaga. Na samym początku stosujemy słówko co. W języku angielskim słówko what. A potem podajemy również słówko do, bo to w dalszym ciągu jest pytanie. What. Do you like? Już nie stosujemy słówka T, bo o to pytamy. Co ty lubisz? What do you like? Kolejne zdanie. You live in New York. Ogólne pytanie, czy ty mieszkasz w Nowym Jorku? Do you live in New York? A teraz chcemy się spytać, gdzie ty mieszkasz. Słówko gdzie po angielsku, where where do you live. Where do you live, gdzie ty mieszkasz? I kolejne zdanie: You cook every day. Gotujesz codziennie. Do you cook every day? Czy ty gotujesz codziennie? I pytamy, kiedy? Kiedy gotujesz? When do you cook? When do you cook? Kiedy gotujesz? Myślę, że orientują się państwo już mniej więcej jak układamy pytania ogólne stosując słówko do i pytania szczegółowe na początku stosujemy what, co to znaczy co, where, gdzie, when kiedy a następnie słówko do osoba i czasownik a teraz przejdźmy do tworzenia zdań przeczących jeżeli wiemy jakim słówkiem stosujemy pytanie a tym słówkiem jest słówko do to przeczenie w czasie teraźniejszym prostym stosujemy właśnie też za pomocą słówka do, tylko to słówko musi być połączone ze słówkiem not. Do not, w skrócie don't. I znowu przykład. I like milk, czyli lubię mleko. A jeżeli chcemy powiedzieć, że ja nie lubię mleka, to powiemy I do not. Like milk. I don't like milk. Przypominam, jeżeli piszemy zdanie, proszę pisać do osobno, not osobno. Jeżeli mówimy, proszę stosować skróty i wówczas powiemy, I don't like milk. Drugie zdanie, you like milk, czyli ty lubisz mleko. You don't like milk. We like milk. We don't like milk. You like milk. Mamy na myśli mnogą, czyli wy lubicie mleko. You don't like milk. They like milk. They don't like milk. To jest schemat tworzenia zdań przeczących. Jeżeli chcemy zamienić zamiast czasownika like, podać sobie inny czasownik, to na pewno będzie to bardzo prosta sprawa. Weźmy czasownik eat, czyli jeść. I eat dinner every day. I don't eat dinner every day. I tak dalej, i tak dalej. Poćwiczmy sobie. A teraz chciałam uzupełnić wiedzę na temat trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli he, she, it, czyli on, ona, ono. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika w czasie teraźniejszym prostym, czyli simple present tense, dopisujemy końcówkę s. Zatem odmieńmy sobie przykładowo czasownik like, czyli lubić przez wszystkie poznane osoby. I like milk. You like milk. He likes milk. She likes milk. It likes milk. We like milk. You like milk. They like milk. No, niestety, proszę Państwa, nie wszystko jest takie bardzo proste. Zaczynają się schody, czyli mamy kilka trudniejszych zagadnień. Otóż w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli on, ona, ono, he, she, it, w czasie teraźniejszym prostym, czasami dopisujemy końcówkę ES. I tu mamy planszę z informacją, kiedy to ma miejsce. Gdy czasownik zakończony jest na literkę O, na przykład go, iść, goes, powiemy I go, ja idę, you go, ale he goes. Do, robić, does, w trzeciej osobie. Następnie, gdy czasowniki zakończone są na głoski syczące, czyli takie jak x, s, sh, z fix naprawiać fixes kiss całować kisses wish życzyć wishes watch oglądać watches buzz buczeć brzęczeć buzzes oraz gdy czasownik zakończony jest na literkę y, czyli y po angielsku, ale przed y występuje spółgłoska tu poniżej mają Państwo przypomnienie, jakie to są samogłoski, spółgłoski. Jeżeli przed Y występuje spółgłoska, wówczas ten Y zamieniany jest na I i dodajemy końcówkę ES. Study, studies, czyli uczyć się, cry, płakać, cries. Natomiast jeżeli przed Y występuje samogłoska, na, w kolorze czerwonym podałam Państwu. Wówczas y zostaje, nie jest zamieniony na i i dopisujemy literkę s w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Ta cała plansza jest na temat trzeciej osoby liczby pojedynczej. On, ona, ono. Play, plays, buy, kupować, buys, a play bawić się grać. Nie chciałabym Państwa zniechęcić. Wiadomo, że są i proste rzeczy, i czasem nieco trudniejsze. Możemy wysłuchać tego kilka razy i przyswoimy sobie za którymś tam razem. Proszę się nie zniechęcać. Przejdźmy teraz do troszkę łatwiejszych rzeczy, a mianowicie do pytań w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Pytania w trzeciej osobie liczby pojedynczej do he she it, tworzymy bardzo podobnie jak w przypadku pozostałych osób, z tym, że musimy zaznaczyć, że jest tam literka S. Spójrzmy. Mamy zdanie: He likes tea. Wyraźnie jest literka S. Układając pytanie, zamiast słówka do stosujemy słówko does. Does he like tea? Czy on lubi herbatę? I co zauważamy przy czasowniku like w pytaniu tego s już nie ma. To s jest na samym początku przy słówku do. Tworzymy słówko does w trzeciej osobie, nie du. Do. Does he like tea? Czy on lubi herbatę? Odpowiadamy Yes, he does. A jeżeli nie, no, he does not. No, he doesn't. Inne zdanie. She cooks every day. Ona gotuje codziennie. Pytanie. Does she cook every day? Czy ona gotuje codziennie? Yes. She does. No, she doesn't. Kolejne zdanie. He studies English. Pytanie. Does he study English? Yes, he does. No, he doesn't. I co zauważamy? Study w pytaniu jest w formie podstawowej. Słówko, does, tak jak w pozostałych pytaniach pomaga nam tworzyć pytanie. Jak widzimy, nie jest to aż takie trudne. Jak układamy pytania, nie musimy się zastanawiać, czy to jest trzecia osoba, czy jakakolwiek inna. Samo słówko do czy does już załatwia sprawę. Jeszcze podamy sobie tworzenie. Pytań szczegółowych w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wróćmy do zdania: He likes tea. To zdanie twierdzące, on lubi herbatę. Pytanie ogólne: Does he like tea? Czyli czy on lubi herbatę? I uwaga, na samym początku stosować teraz będziemy słówko: What, czyli co? Co on lubi? What does he like? What does he like? Inne zdanie. She cooks every day. Ona gotuje codziennie. Pytanie ogólne. Does she cook every day? Czy ona gotuje codziennie? A jak zapytamy o szczegół, kiedy ona gotuje? When does she cook? I kolejne zdanie. He studies English at home. On uczy się angielskiego w domu. Does he study English at home? Czy on uczy się angielskiego w domu? What does he study? Co on studiuje? Where does he study English? Gdzie on uczy się angielskiego? I ostatnie zagadnienie tworzenie zdań przeczących. My już wiemy, jak należy tworzyć zdania przeczące do wszystkich osób, z wyjątkiem on, ona, ono. Powiemy do not, czyli don't, przed czasownikiem. Dla osoby I, I don't like. You, czyli ty, you don't like. We, czyli my, we don't like. You, czyli wy, you don't like. Oraz they, czyli oni, they don't like. Oni nie lubią. Natomiast jeśli chodzi o trzecią osobę, on, ona, ono, to stosować będziemy słówko does not, czyli w skrócie doesn't. Pamiętamy, to samo słówko, którym tworzymy pytania, służy nam do tworzenia przeczeń. A zatem w zdaniu He likes milk, on lubi mleko. Jeżeli to zdanie chcemy zaprzeczyć i chcemy powiedzieć, że on nie lubi mleka, powiemy He doesn't like milk. To samo jest She likes milk. She doesn't like milk. Ona nie lubi mleka. It likes milk. Na przykład kotek. It doesn't like milk. Koty amerykańskie nie lubią mleka, czyli powiemy it jako kot. It doesn't like milk. On nie lubi mleka. I podobnie zdania tego typu możemy tworzyć z innymi czasownikami. I cook, I don't cook. She cooks, she doesn't cook. I ostatnie zagadnienie dzisiejszego wykładu, proszę państwa, to wymowa głoski S w trzeciej osobie liczby pojedynczej, he, she, it. Na końcu czasownika, oczywiście. Jak wiemy, w trzeciej osobie piszemy S lub ES, ale wymowa nie jest jednoznaczna. To znaczy, czasem wymawiamy S, czasem z, a czasem Is. Czym to jest podyktowane? Zwróćmy uwagę na wymowę ostatniej głoski czasownika, czyli na jaką głoskę czasownik jest zakończony. W pierwszej rubryczce widzimy like, w trzeciej osobie wymawiamy likes. W drugiej rubryczce mamy love. Końcówka s czytana jest jak z, loves. A w trzeciej, czasownik dance, w trzeciej osobie jest wymawiany jak dances. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wszystkie czasowniki zakończone na głoskę bezdźwięczną, czyli taką jak f, k, p, t, będą w trzeciej osobie miały końcówkę s w wymowie s, like Likes, stop, stops, put, puts. Natomiast głoski dźwięczne na końcu czasownika, czyli wszystkie samogłoski są dźwięczne, będą literkę S zmuszały nas do wymówienia jak z. Otóż wszystkie głoski dźwięczne to A, B, D, E, G. H, Uwaga, H, jeżeli jest samocha, ale w angielskim samocha nie istnieje tylko w połączeniu z SH oraz CH. To jest już trzecia rubryczka. Przejdę dalej do drugiej rubryczki. J L M N O Q R U V W Y. I ciekawostka w języku polskim Y to jest samogłoska, tu natomiast jest to półsamogłoska, półspółgłoska, dlatego znajduje się w drugiej rubryczce. I jak wymawiamy? Love, loves, listen, listens, buy, buys. Wyraźnie słyszymy z na końcu czasownika, w trzeciej osobie liczby pojedynczej. I ostatnia rubryczka. Mamy głoski syczące, czyli s, sz, cz, s, ks, z. Dance, dances. Wash, washes. Use, uses. Słyszymy wyraźnie końcówkę Is. I tak dalej, i tak dalej. A ja teraz zapraszam Państwa do małego quizu, mały test zrobimy. E, można sprawdzić swoją wiedzę w następnym epizodzie odcinku podam odpowiedzi. Proszę ułożyć pytania, stosując następujące słowa. Co, gdzie, kiedy. I mamy takie zdanie. They like. Coffee. She cooks dinner at home. He studies on Sunday. You drink milk every day. It rains in the fall. Poproszę również o ułożenie zdań przeczących. Stasując słówko do not don't oraz does not doesn't. I są to zdania. He drinks coffee. They eat dinner in the restaurant. She cries every day. It works every day. You live in Boston. Zachęcam Państwa do ćwiczeń. W kolejnym odcinku podamy odpowiedzi. Powodzenia, good luck. Proszę Państwa, na zakończenie ciekawostka, może kiedyś zastanawiali się Państwo, skąd pochodzi słowo news, czyli wiadomości. Otóż spójrzmy, jak piszemy to słowo. N-I-W-S. -E news, wiadomości. A teraz spójrzmy w ten sposób. Spójrzmy. N, north, północ. I, east, wschód. S, south, południe. W, west, zachód. Czyli wiadomości to jest informacja z całego świata, z północy, z południa, z zachodu i wschodu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do wysłuchania dodatkowych ćwiczeń dotyczących zagadnienia tego wykładu, czyli czasu teraźniejszego prostego, simple present tense. I jest to czytanie, reading oraz konwersacje, dialogi, dialogues. I zapraszam na kolejne odcinki nauki języka angielskiego.